popatrz na te łuski. Chciałabym mieć swojego smoka. Ten makaron jest przepyszny. Ale nie mogę oderwać oczu od ekranu. Nie wiem, jak ona je tymi pałeczkami. Ja nic nie potrafię nimi złapać. Hej, w końcu coś mam. Uch, nie znoszę was, pałeczki. Popatrzę sobie, jak jedzą inni. To by mi się przydało. Chwileczkę. Znam pewne małe dłonie. I to w sumie dwie. Okej, muszę tego spróbować. Mogę liczyć na pomocną dłoń, laleczko? Spokojnie, ona nic nie czuje. Wow, moje dzieło jest gotowe. Czas na testowanie. Luna? Czyje to dłonie? Nieważne! Ważne, że w końcu jem! To wygląda na bardzo... poręczne. Zrobiłaś świetną imprezę! Powinnaś zajmować się tym na co dzień! Tak myślisz? O nie! Wylany napój! Co za katastrofa! O, ale to będzie klejące! Nie martw się! Ja posprzątam! Chwila! Już wiem, co zrobię! Ach! Ten arbuz stanie się królem imprezy! Macie pod ręką wielkiego arbuza? Postawcie go i ostrożnie wyciągnijcie miąższ. A następnie włóżcie do dziurki kranik i skierujcie go do dołu. A teraz wlejcie do środka ulubiony napój. Zmieszczą się aż 2 litry. Ekstra! Gotowe! Wyglądacie na spragnionych. Trzeba napełnić wasze szklanki. Ja pierwsza! Po co komu butelki, skoro mamy owoce? Są praktyczne i pięknie wyglądają. Starczy dla każdego. Wypijmy za arbuzy. Hej, możemy się zatrzymać na przekąskę? Chcesz sobie tutaj usiąść? Odrobina cukru doda nam energii. Jestem za. Kiedy ostatni raz myłaś ręce? Są całe brudne. Co ty nimi robiłaś? Dolar! To mój szczęśliwy dzień! Dobry piesek. Och, to nowe buty. Tak lepiej. Fu, to odrażające! Sara, nie! Och, wybacz. Chcesz kawałek? Trochę się roztopił. Nie mogę na to pozwolić. Czy możesz przestać? Czekaj chwilę. Już wiem. Jeśli położycie butelkę na ławce i poturlacie po niej czekoladę, w ten sposób połamie się. Bez dotykania. Trzeba to zrobić z dwóch stron. Chcecie zobaczyć, czy się udało? Otwórzmy nasz słodki przysmak. Tadam! Idealne kostki. Ostrożnie, bez dotykania, ok? Jedna dla mnie i jedna dla ciebie. Trochę to dziwne, ale dobra. Smakuje pysznie. Bon appétit! Mam nadzieję, że wszyscy lubią chipsy. Chyba wystarczy. Nadchodzi mój pierwszy gość. Jesteśmy gotowi na imprezkę. Przyszło tyle ludzi. Nie zjedzcie wszystkiego naraz. Och, zrobili nalot na stolik z przekąskami. Nie mogę w to uwierzyć. Zostały tylko okruszki. Oto pozostałości po mojej uczcie. I nadal wydają się głodni. Nie! Hej!
Nie jedliście obiadu, czy co? O! Ledwo wyszłam z tego cało. Czy mogę ich czymś nakarmić? Może w szafkach? Och, chyba o nich zapomniałam. Ale żeby było jeszcze lepiej, trzeba zrobić cukierkowe gofry. Wyglądają pięknie, prawda? Przy każdej sekcji umieśćcie patyczki, dzięki którym goście będą mieli za co chwycić. A kilka minut później mamy słodkie gofry. Wspaniałe! Okej, ludzie, tylko mnie nie ugryźcie. Nadal głodni? Wyglądają nieźle, co? Chyba imprezowe zombie są zadowolone. Uff, został nawet jeden dla mnie. Mniam. Och, moje ulubione lody. Podwójna porcja, to jest to. Doskonałe. A z ciasteczkami będą jeszcze lepsze. O tak, uwielbiam taką posypkę. Czekolada pasuje do truskawek, prawda? Trzeba to zweryfikować. Mogę trochę? Proszę. Uch, ale z ciebie sknera. Przynajmniej mamy mleko. Chociaż coś. Chwileczkę. Mam najlepszy pomysł na świecie. Zaraz wracam. Rozgniatamy. Chcemy zrobić okruszki. A teraz chwytamy za nożyczki i odcinamy brzeg opakowania. Zobaczcie, jak pięknie pokruszone. Tyle wystarczy. A teraz czas na zabawę. Po prostu wlejcie trochę mleka do torebek. A później włóżcie do środka patyczek. Do każdego po jednym. Uwielbiam mleko. Abrakadabra. Czary mary. Widzicie? Już zamrożone. O, już zjadłaś lody. Na szczęście ja mam ich mnóstwo. Moje własne lody Oreo. Ale pyszne. O, całe roztopione. Wow. Coś cię tu zaciekawiło, co? Nie, czekaj, proszę. Czy te sztuczki pobudziły wasz apetyt? Wypróbujcie je na swojej kolejnej imprezie i dajcie znać, jak wam poszło. Już obejrzane? Subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić dobrej zabawy. Dobry film i makaron na ostro? Połączenie idealne. Emma? Ech, ale to nie jest makaron. Zaraz wciągniesz do buzi włosy. Jak to się stało? Co to za obrzydliwość? Teraz całe się kleją. Długie włosy są tak denerwujące. Powinnam je ściąć. Wybacz, ale to naprawdę śmieszne. Może dla ciebie? Hej! Rozwiązanie miałam tuż pod nosem. Wciąż myślisz, że to takie zabawne? Lepiej popatrz na moją sprytną sztuczkę. Teraz żadne włosy mi nie przeszkodzą. Naprawdę masz zamiar to zjeść? Chwila! Mam pomysł! Teraz obie jesteśmy zabezpieczone. Czy chemia musi być taka trudna? Coś pysznego na pewno by mnie natchnęło. Czekolada nada się idealnie. To się nazywa perfekcyjny kawałek. To tylko odrobina cukru, mamo. Najpierw lekcje, potem przyjemności. Musisz się skupić, Lizzie. Mogę się skupić na tej misce słodyczy? Serio? Czy wszystkie mamy są takie surowe? Muszę być trochę bardziej przebiegła. Widzicie tę dużą, okrągłą szczotkę? Wygląda na to, że w środku jest pusta. Wsypcie do niej cukierki.
za odgłosy? Mam nadzieję, że to nie słodycze. Szybko, muszę włożyć wszystko do środka i udawać, że się uczę. Nic tu nie mam. Tak się uczysz? Z cukierkami! Nic do ciebie nie dociera. Och, jestem mądrzejsza niż myślisz. Czas na sekretny zapas cukierków. Chodźcie do mamusi. Jak to możliwe, że zawsze są takie pyszne? A gdy mama nic nie wie, to się nie martwi. Czas na popołudnie bez telefonu. Doskonale wiem, jak je spędzić. Co? Kevin dzwoni? I co mam teraz wybrać? Chyba jednak Kevina. Hej, co tam? Chwila, okej? O, mój ulubiony lizak! Ale mam szczęście! Smak truskawkowej lemoniady pycha! To moje! Teraz już nie chcę! Ups, trochę mi głupio. Widzicie tą plastikową kulę? Otwórzcie ją i wrzućcie do środka ulubione słodycze. Teraz nałóżcie odrobinę gorącego kleju i przymocujcie duży patyk lub słomkę. A na koniec owińcie wszystko ładnym papierem. Lizzie? Wciąż masz ochotę na lizaka? A co powiesz na dwa wielkie? Brzmią jak grzechotki. Można nawet z nimi zatańczyć. To dla ciebie! Chyba już nie będziesz się gniewać. To największy lizak, jaki widziałam. Otwórz go. Zwolnij! O tak! Jestem mistrzynią! O nie! Mój lizak! Czekaj! Chyba wpadł tutaj, prawda? Nie czuję go! Co? Fuj! Że co? Ups, wybacz! Gdzie on jest? A to co? O! Nie jest dobrze? Znalazłam twojego lizaka, Liam. Kiedy urosło mu tyle włosów? Przecież tego nie zjem. Chyba masz rację. Ale to da się naprawić, widzisz? Nie! Zapomnij! Liam, no przestań. Poczekaj. Czuję się jak najgorsza przyjaciółka. Chyba muszę coś przekąsić. No tak! Pokroję jabłko w ten sposób i zanurzę kawałek w jogurcie. A teraz dodam kolorową posypkę. Gdy tylko zastygną, będą gotowe do jedzenia. Liam, mam dla ciebie lizaka. O! Twoje są lepsze. Ojej! Zjedz jednego ze mną. Jest o wiele większy niż tamten. Bardziej soczysty. Dobrze, że zrobiłaś ich tak dużo. Są fantastyczne. Wow! Spójrz na tę kuchnię. Chodź tutaj. Świetny pomysł. Zrób to. Ekstra. A teraz ja będę czarował. Gotowi? Do dzieła? Bum! Ale było super! Widzę gładką, białą poduszkę! To rozumiem! Co jeszcze możemy pokolorować? To będzie epickie! Yeah! Teraz miotła może być ładna! I zabawka Popit! Tak sobie myślę! Tęczowy kapelusz! Ekstra! Wow! Teraz moja kolej!
Zawsze chciałam mieć tęczowe włosy. Myślisz, że możemy pokolorować te naleśniki? Zepsuło się? Ja spróbuję. No dalej! Nadal są brązowe. Tak, chyba rozładowały nam się baterie. Czekaj, mam pomysł. Możemy użyć moich pisaków. Po prostu pomalujemy te naleśniki. Nie ma mowy. Mam coś lepszego i jadalnego. Wystarczy dodać barwnik spożywczy do ciasta. Spójrz na ten piękny odcień. Teraz wystarczy wrzucić na patelnię. Mam tu wszystkie kolory tęczy. Tadam! I po co komu magia? Słyszałaś to? Co tu się wydarzyło? Ktoś mi zrobił śniadanie? Nigdy nie widziałam nic wspanialszego. Powinnam częściej ucinać sobie drzemki. Zaczynamy imprezkę. Teraz czekamy na gości. O tak. Chcesz coś przekąsić podczas czekania? Nie możemy mieć tylko żółtych. To też zielona impreza, Emmo. Widzisz? Od razu lepiej. Myślisz, że zielony jest lepszy? Żółty musi być na środku. Zielony. O tak. Ach tak, no to się zaczęło. Jestem gotowy na wyzwanie. Na pewno? O, po prostu przesuń tę miskę, co? To nie fair. Żółty jest głupi. Nie! Zobacz, co zrobiłaś. Ojej. I co my teraz zrobimy? Chyba, że... Już wiem. Chcecie pomieszać kolory? Najpierw rozpuśćcie zielone żelki. Następnie dodajcie do nich trochę kremówki. Dobrze wszystko wymieszajcie, a potem wlejcie do przechylonych szklanek. Uważajcie, żeby nie nalać za dużo. A teraz czas na kolejny kolor. Wystarczy schłodzić i można podawać. Super! Uhu! Ktoś ma ochotę na coś słodkiego? Cytrynowo-limonkowe kieliszki! Smacznego! To jest twarde! Można jeść łyżeczką. Łyżeczka do boju! A teraz imprezujemy! Słuchajcie uważnie! Wow! Przy tak długich równaniach nie obejdzie się bez przekąsek. Dobrze, że mam pod ręką małe co nieco. Czy ja słyszę jakieś chrupanie? Nie będzie łatwo, gdy w klasie zabronione jest jakiekolwiek jedzenie. Bez obaw. Przemycenie przekąsek jest prostsze niż wam się wydaje. Radzę uważać, bo to będzie na sprawdzianie. Na matmie nie da się wytrzymać bez podjadania. No, jest już za kwadrans jedzonko. Tak, i proszę dowieść najszybciej jak się da. O, Justin zamówił pizzę. Wystarczy dla nas wszystkich. Co to za zapachy? My to nic nie czujemy, proszę pana. Trzeba być bardzo przebiegłym. No, i to jest właśnie wynik. Jeśli chcecie wrzucić coś na ząb podczas lekcji, koniecznie sprawdźcie te triki. Ojej! Wszystkiego najlepszego dla mnie! Dobrze wiem, że coś tu knujecie. Zobaczycie, żaden nauczyciel się nie zorientuje. O, a to co? Ulotka z dzisiejszym przedstawieniem. Musimy tam być. Wow, powoli. Nie ma wnoszenia jedzenia do środka. Możecie się najeść po przedstawieniu. Stój. Ale ja niczego nie mam. Czyżby? Mam cię. Wolę nie ryzykować. No, zmykaj stąd. Chyba wiem, co zrobić. To będzie genialne. Muszę tylko ściągnąć rękawy od bluzy.
Teraz zakryję plecak bluzą w taki sposób. No i gotowe! Nie wolno zapomnieć o pulchnych polikach. Widzicie? To musi zadziałać. Stać! Okej. Ale frajerka. Coś ty połknęła, Gabi. To tylko mój plecak. Masz ochotę na małą przekąskę? Hej! Podzielcie się z nami! Ale nam się trafiło! Zaczyna się! Żółwik! Kończymy powoli! Sprawdzę tylko jedną odpowiedź! No, może jeszcze tylko te. I gotowe. Jak ona to robi? Od tego wysilania mózgu aż zgłodniałam. Mam tu coś w sam raz na taką okazję. Chcesz? Nie. Nie, to nie. Hę? Nie cierpię szkoły. Gabi, nie jesteśmy sami. Zabieram to. Nie, to moje. Ugh, nie mogę patrzeć. Czemu nie mogę nic zjeść w spokoju? Gabi, wiesz, jakie są zasady. Nie moja wina, że jestem głodna. Zasady to zasady. Ugh. To nie fair. Ech, te chipsy są przepyszne. A co wy tu znowu wyprawiacie? On nas ciągle przyłapuje. Zjadłabym coś. Z nim nie ma żartów. Przykro mi, Gabi. Jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Co masz na myśli? Mam pomysł. Weź plastikową torbę. I wypełnij ją ulubionymi przysmakami. Ja uwielbiam te żelkowe paski. Po włożeniu ich do środka zamknij torbę. Teraz potrzebny nam będzie segregator. Przebij torbę na metalowych oczkach. Taki segregator nada się idealnie. I gotowe! Patrz! Mogę spokojnie je teraz przechować, jak kartki. Nauczyciel patrzy? Oto moja szansa. Prosty sposób na mały przemyt. Mogę? Którą stronę wybierasz? O, jaki asortyment! Poproszę ten pasek. Pycha! Co ja mówiłem? My nic nie robimy, proszę pana. Faktycznie. Uf. Było blisko. Musi być dużo kleju. Ale super! Och, głodna jestem. Ach tak, mój klej. Co ona wyprawia? Pychota. Gabi, chcesz się przekręcić? Masz ochotę? Ochyda, zabieraj to. Dobry jest, będzie więcej dla mnie. Nie sądziłeś chyba, że faszeruje się chemią. Masz pustą butelkę po kleju? Umyj ją dobrze płynem z wodą.
Upewnij się, że jest czysta w środku. Następnie wypełnij ją czymś pysznym. Postaraj się, by przypominało to klej. Pycha, biała czekolada. Idealnie. Wlej ją po sam brzeg. Wygląda jak klej, prawda? Teraz załóż z powrotem nakrętkę. I gotowe. Klej? Nie wydaje mi się. Wow! Pokaż! Ale dobre! Jeszcze trochę. Idealnie. Dobra, Justin, oddawaj. Ej, to moje! Kurczak gotowy, kochani! Zapach aż ślinka cieknie. Ach. Pomidorki! Zapomniałam włożyć je do sałatki. Okej, zróbmy to. Nóż do ręki i kroimy. Tomas jest w domu. O, nie wierzę, że je kupiłaś! Zatrzymaj się w tej chwili. Zjesz je dopiero, jak pokroisz pomidorki. Będę w pokoju. Co za suchar! Jeszcze ta ilość! To zajmie całą wieczność. Ale krojenie chyba nie jest takie trudne. Szybkie cięcie na środku. Tak trzymać. Uff! Serio? Pokroiłem tylko tyle? Nic nie ubyło! To nigdy się nie skończy! O! A może ta pokrywka się przyda? Jest ładna i płaska! Spróbujmy! 7 pomidorków, 1 wieczko i 1 szybkie cięcie! Jeśli mocno przytrzymam, to przekroję wszystkie jednocześnie! Widzicie? Idealne połówki. To się nazywa oszczędność czasu. A wszystko dzięki zwykłej pokrywce. I hop do miski. Nabieram wprawy niczym zawodowiec. W sumie to fajna zabawa. I gotowe. Mamo, skończyłem! Co mówisz, kochanie? Ten serial jest taki zabawny. O, oszukano mnie! A on zaprosił mnie na randkę. Oczywiście, że się zgodziłam. Zobacz, co dla ciebie mam. Chcesz jedno? Ja już zaczynam. O, dostałem dodatkowy sos. O, tak. Co? Tu przecież miały być krewetki. Zamówiłem makaron z krewetkami, prawda? O! Już wiem, co zrobię. Aktywacja wizji rentgenowskiej. Bingo! Wszystkie są na samym dnie. Uwaga, zbliżam się. Pa! Co ty wyprawiasz? Wcale nie musisz tak kopać. Patrz. Wystarczy, że otworzysz boki. A z opakowania zrobi się talerz. Wow, ale super. O, chyba ją widzę. No i jest. O, ale za tobą tęskniłem. Dzięki. Spoko, też sobie zjem. Wow! Tyle akcji, że aż zgłodniałam. Czyż nie jest perfekcyjna? A z czekoladą będzie jeszcze lepsza. Chodź do mamusi. Jeszcze więcej. Ale czekoladowe. Nie mogę się nasycić. Przepyszne. Ups. Trzeba to wytrzeć. Ach,
wszystko mi jedno. To jest zbyt dobre. Co? Już wszystkie zjadłam? O, nie znoszę, kiedy to się dzieje. Co my tu mamy? Nie znoszę reklam. Błe! Co to ma być? Od razu widać, że to sprawka Emmy. Nawet chusteczki są upaćkane. Jestem jeszcze brudniejszy niż wcześniej. Chwileczkę. No tak, mogłem się tego spodziewać. Nawet nie wiem, co wyczyścić najpierw. Cześć, Tomas. Chcesz truskawkę? Emma, przestań, błagam. Jest na to lepszy sposób. Nadziej truskawkę na słomkę, aż wyjdzie z drugiej strony. I tak powstała dziurka, widzisz? A teraz najlepsza część. Nabierz czekoladę za pomocą strzykawki. Nie za dużo, nie za mało. A oto zastrzyk słodyczy. I do środka. Zero bałaganu. Genialne. I takie proste. Mniam. Idealna ilość czekolady. No, wiadomo. Okropna restauracja. Jedzenie było zimne. Co jest? Czy to kupa? Kochanie, spójrz tylko. Co tu się stało? Co to za bałagan? To chyba jeszcze nie wszystko. Brzuszek mnie boli. Muszę iść do ubikacji. Nie panikujmy. Poradzimy sobie z tym. Tutaj jest jeszcze gorzej. Spójrz na tę podłogę. Ślady prowadzą do szafy. Odwagi. Nie możemy dać się zastraszyć. Damy radę. Gotowy? Ale pycha. O, cześć, mamuś. Cześć, tatuś. Czekolada. To tylko czekolada. Całe szczęście. Dziś są moje urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Dzięki, tato. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, serio? Cały lizak dla mnie? Mój ulubiony smak. Dziękuję, tato. Wspaniały prezent. Trochę się naszukałem. Niełatwo było go dostać. Skąd wiedziałeś, że to mój ulubiony? Sunny! Nie! Uważaj! Nie! Pomocy, tato! Mam! Zaraz. Chyba mam pewien pomysł, ale będą mi potrzebne te balony do roboty. Wystarczy przywiązać je do patyczka od lizaka. To powinno zadziałać. Jestem genialny. Zobacz, córciu. Wow, ale super. Dzięki, tato. Nie ma za co. Teraz mi już nigdzie nie spadnie. Omlata. Chodźmy na spacer, tato. To najlepsze urodziny, jakie miałam. Zobacz. Co robisz? Przecież wróci, nie? Żegnaj, lizaku. Pa, szerokiej drogi. Cała miska żelków tylko dla mnie. Nie mogę się doczekać. Tata wrócił. Gotowa na pokaz magii? O, przedstawienie. Będziesz zachwycona. Zrób coś z nimi. Za dotknięciem magicznej różdżki i pod czarodziejskim kapeluszem. Wow. Żelki znikają w jednej chwili. Nie ma. Wow, a teraz sprowadź je z powrotem. To będzie nieco trudniejsze. Wracajcie! Tato, przecież to kupa. Ja chcę moje żelki. Mówiłem, że to jest trudniejsze. Hokus pokus, żelki na stół. Tato, daj już spokój. Przepraszam, skarbie, chyba coś się popsuło. Żelkowe robale, natychmiast mi tu wracać. Przepraszam, skarbie. Ja chcę moje żelki. Nie popisałem się. Ale wiem, jak to naprawić.
Wszystko będzie dobrze, obiecuję. Weź butelkę ulubionego napoju gazowanego. Będziesz też potrzebować łyżki żelatyny. Dodaj ją do napoju i dobrze potrząśnij butelką, by wszystko się wymieszało. Teraz włóż słomki do szklanki i nalej do niej swój napój. Słomki powinny napełnić się płynem. Odłóż je na bok do zastygnięcia. Teraz będziesz potrzebować pustej miski i magicznej różdżki. Jeśli akurat nie masz pod ręką różdżki, przetnij słomki i wyłóż żelki do miski. Patrz, co mam! I co myślisz? Czy to żelki? Pachną zupełnie jak żelki. Spróbuję. Pycha! Całe szczęście! Ale teraz oberwiesz! Nie, 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 nie! Unik, unik! O tak! Patrz na to! Ostatni cios! O tak! Fajnie jest wygrywać! Jestem niepokonany! Ech! Kiedy wygrywa, zachowuje się okropnie! Myśli, że jest taki świetny? Na pewno oszukiwał! Albo nawet stosował kody! To mnie tak wkurza! Hej! Chwileczkę. Mam genialny pomysł, żeby dać mu nauczkę. Przyda się taśma. Drugi kawałek. A teraz nożyczki. Hej, co tu robi ta maskotka? I już! Mój genialny wynalazek jest gotowy. Czas wcielić plan w życie. Tomas! Co jest? Chcesz dogrywkę? Hej, a to co? Poczekaj, to zakład z piciem. Postaw gotówkę. Dobra, proszę bardzo. Okej, 3, 2, 1, pijemy. Muszę pić szybko, to wygram. Jak to możliwe, że ona pije szybciej ode mnie? Muszę przyspieszyć jeszcze bardziej. Już prawie. I koniec. O tak, wygrałam. Zgarniam kasę. Pa, idę na zakupy. Jak ona mnie pokonała! Chwila! Oszukiwała! Miałem o wiele więcej do wypicia! Tina! I jeszcze trochę posypki na wierzch. Emma będzie zachwycona tym urodzinowym tortem, który dla niej zrobiłam. To moje najlepsze ciasto! O, hej! Ale świetny tort! Muszę spróbować! O tak, to jest coś. Zabieram to ciasto ze sobą. A, Tomas, stój! O nie! Mój tort! Przepraszam, przepraszam, naprawię to. Patrz, jak nowe. To już nie jest tort, tylko górka ciasta. Nie, nie płacz. Popatrz, jest świeczka. To było ciasto dla Emmy, a teraz jest całe zniszczone. O kurczę, naprawdę nie chciałem zepsuć jej ciasta. Ech, ale wciąż są tu jakieś składniki. Już wiem, jak to naprawię. Czas roztopić czekoladę suszarką. O tak, wygląda pysznie, ale nie mogę tego zjeść. Jeszcze nie. Super, gotowe. Teraz czas na małe pianki. Zanurzę je w czekoladzie. Pomieszam, aż całe się w niej obtoczą. To wygląda jak pyszne płatki w czekoladzie. A teraz wrzucę wszystko na blachę. Idealnie się zmieściło. Na wierzch dodam posypkę, żeby było kolorowo. Super, jestem w tym niezły. A teraz wszystko wystygło i jest gotowe do jedzenia. Zrobiłem kostki z pianką w czekoladzie. A świeczka to wisienka na torcie. Wow, jak to zrobiłeś? Przepraszam, że popsułem ciasto. To coś w zamian na imprezę Emmy. Wygląda cudownie. No to idziemy na urodzinową zabawę. Co za realistyczny obraz. Sztuka? Same nudy. Na szczęście mogę się jakoś rozerwać. Hej, kujonie! Auć! Mo-
moja głowa! Ale za co? To naprawdę bolało! Trafiony, zatopiony. Poprawiło mi humor. Weź mnie zostaw w spokoju! Bardzo niegrzeczne! Za karę dam ci nauczkę! Ha, ha! Co? Uch! Ty to zrobiłeś? Dzięki! Nie ma za co! Ale jakim cudem rozmawiam z obrazem? O, ciężka sprawa! Powinnam to wiedzieć! Było na lekcji! Zajrzę do podręcznika! Aha! Już wiem! Tak jak myślałam! Ach, jak to w końcu było? To bez sensu! Coś pokićkałam! Nigdy nie zrobię tej pracy domowej! Ach, zwariować można! Skup się! Nie mam pojęcia, co robię! Po co się męczyć? I tak obleję! W ogóle tego nie czaję! Posiedzę nad tym jeszcze trochę, ale to i tak nic nie da! Witam! Pomożesz mi z pracą domową? Co tam masz w buzi? Na pewno nie lizaka! O rety, twoje kredki! Co to ma być? Gryzę ze stresu, bo nie radzę sobie ze szkołą! Nie wiem, co robić! Odłóż kredkę! Koniec z tym! Potrzebny ci jakiś bezpieczny gryzak! Mam pomysł! Wezmę takie śliczne foremki. Położę na nich kredki. Wow, ale kolorowe? Do foremek włożę też żelki. Potem je roztopię. Zobacz, co mam. Niesamowite! To wszystko dla mnie? Wow! Ale fajowe! Teraz nie muszę już gryźć kredek. Te smakują znacznie lepiej. Słodziutkie. Uwielbiam je. No jasne. A teraz skończ pracę domową. Gotuję jak szalony. Aż się kurzy. Przepyszne ciasteczka. Cudownie pachną. A kolejne już się pieką. Normalnie ciasteczkowy szał. Ładnie zarumienione. Cześć! Wróciłam z treningu. Ale nas wymęczyli? Pić mi się chce. Akurat pod ręką. Tego potrzebowałam. Orzeźwiające. Hej! Ciasteczka! Nie tak szybko! Precz z łapkami! Najpierw idzie umyć! Niby czemu? A, no tak, zdziebko się ubrudziłam. To mało powiedziane! Ręce pod kran! Ale nie chcę! Bez gadania! Nie zmusisz mnie! Zostaw mnie! Mam pomysł! Potrzebuję tylko łyżki! Patrzcie na to! Włożę łyżkę do Nutelli. Tak, żeby była cała w kremie. Przycisnę ją do ciasteczka. Teraz z drugiej strony. I mam ciasteczko z nadzieniem. Spróbujmy. Rewelacja. I to bez użycia rąk. Nieźle, co? Wow, całkiem niegłupie. Sam spróbuj. Och, dziękuję. 1001, 1002. Głodna jestem. Burczy mi w brzuszku. Będę przy stole. A jedzenie gdzie? Hej! Dostanę coś? Cóż, policzę kiedy indziej. Dziecko głodne. Już się robi, kochanie. Wow, kółeczka. Ślinka mi cieknie. Jeszcze chwilka. Jak płatki, to tylko z mlekiem. Samo zdrowie. Smacznego. Co za uczta! Załóż serwetkę! Dobry pomysł! Na wszelki wypadek! Dzięki, tato! Chwileczkę! A gdzie łyżka? Hej! Co znowu? No tak, łyżka! Och, już podaję! To bardzo dziwne! Gdzie się podziały wszystkie łyżki? Może tu? Nie ma ani jednej! Oj tam, poradzi sobie widelcem. Wreszcie! Co to ma być? Chyba sobie żartujesz. Ach, spróbuję. To nie takie łatwe. Ach, nie da rady. Nie działa! Hej, tato! Chrupiące. Coś nie tak? Jedz swoje płatki. Niby jak, widelcem? Dobra, już dobra. To się przyda. Najpierw rozpuszczę czekoladę. Wezmę strzykawkę i wciągnę do niej czekoladę. W ten sposób będzie łatwiej. Wstrzyknę czekoladę do formy, do pełna.
Strzykawką idzie szybko i schludnie. I to samo z pozostałymi formami. To fajna zabawa. Jeszcze jedna i gotowe. Czekolada szybko zastyga i mamy ekstra łyżeczki. Proszę bardzo. Wow, łyżka z czekolady? Spróbuję. Wow, kto by pomyślał? Działa jak prawdziwa, praktyczna i słodziutka. To był świetny pomysł. A najlepsze, że nie trzeba myć łyżki. Można ją po prostu zjeść. Ale przyjemny dzień. Dobra książka i pyszna przekąska. Czytanie to ciężka praca. Bardzo chce mi się spać. Hej, obudź się. Pączki. Nie odmówię. Ale mięciutki. Wezmę jeszcze gryza, malutkiego. O nie, wszystko zjedzone. A może by tak? Muszę coś wymyślić. Jeszcze czuję ich słodki smak. O, co ja teraz zrobię? To może się sprawdzić. No dalej. Teraz dodam wodę. I włożę miskę do mikrofalówki. Tak, muszę się pospieszyć. Ups, budzi się. Trzeba ją uśpić. Powinno się udać. A podobno to ja powinnam częściej się kąpać. Okej, wracam do pracy. Teraz pomaluję bajgle różową farbką. I zorganizuję posypkę. Wygląda przekonująco. Spadam stąd. Co się dzieje? Moje pączki. Gotowanie to świetna zabawa. Wiem, powinnyśmy być kucharkami. Może dodamy trochę soku z cytryny. Zobacz, jak ładnie umiem kroić. To będzie dopiero zdrowa sałatka. Co ona robi? Moje oczy! Oślepłam! Ale szczypie! Też dostałam! Ała! Zrób coś! Nie! Przestań! Co jest? Odłóż cytrynę i spróbuj tego. Najpierw wezmę wykałaczkę. A teraz położę cytrynę na płaskiej powierzchni i ją przeturlam. Następnie wbiję wykałaczkę w cytrynę. Teraz wystarczy ją wyciągnąć i wycisnąć sok. Wow, zabieramy się za jedzenie? Jasne. Ale pychota! Tak się cieszę, że to już czas lunchu. Wiem, byłam bardzo głodna. Ten jogurt bardzo mi smakuje. Moje jedzenie powinno gdzieś tu być. O, pomarańcza. Wygląda na soczystą. Trzeba ją obrać. Moment. Nie da się. Ta skórka jest naprawdę twarda. No dalej, zaczynam się denerwować. Po prostu ją ugryzę. Obrzydliwe. Muszę przepłukać buzię. Ups. Auć. Strzał prosto w głowę. Idziesz do kozy. O, moment. Weź ze sobą te pomarańcze. Nie, nie chcę już żadnych owoców. Okej, jak wolisz. Poczekaj, mam pomysł. Można użyć łyżeczki, żeby przerwać skórkę. Tak oddzielisz ją od miąższu. Wystarczy zrobić tak dookoła i oderwać skórkę. Super, poczęstuj się. Niesamowite. Wow. Zjem wszystko. Jest przepyszna. Dzięki. O, przyniosłaś obiad? Tak, moje ulubione danie. Chrupiący kurczak. Spójrz tylko. O, jak pachnie. Całkiem. Ale brakuje czegoś bardzo ważnego. Będziesz uprzejmy pójść po keczu. O, ktoś dzwoni. Oho! Cześć, Zofia. Masz, przyniosłem.
otworzę ci. Serio? Mam wszystko dla niej robić? Ależ nie ma za co. Chyba zasłużyłem na jednego. Kolejny? Dobra. Zadowolona? Jest niemożliwa. Co to? Jestem osobistym kaczupiarzem. A co powiesz na to? I wielki finał. Kaczupo nigdy za wiele, prawda? Kończę. A teraz wszystko wstrząsamy. Co? Okej. W sumie to nie taki głupi pomysł. Nie trzeba polewać każdego keczupem. Dawaj to. W końcu ja wszystko zrobiłem. Soczysty. To naprawdę dobre. Dlatego tak bardzo je lubię. Niezła sztuczka. Dzięki. Keczup to doskonała przyprawa. To pachnie wręcz bosko. Boże, mój język. Wezmę łyczkę. Ej, to moje. Głuptas. A zupa dalej gorąca. Klima się popsuła. O, wiatraczek. To moje, nie dotykaj. Mam przegenialny pomysł. Ale najpierw taśma w ruch. Kilka plasterków i będę miała podręczną chłodziarkę. Kilka węzłów i gotowe. Zobaczymy, jak działa. Teraz wiatraczek będzie schładzał makaron. Teraz ja. W życiu. W takim razie wypiję tę wodę, której już nie ma. A to co? Mam zrobić obiad? Mama już wróciła. Myśl, Lizzie, myśl. O nie. Mogę zrobić makaron. Przygotuję coś na szybko. Weźcie kubek. Wsypcie makaron i wlejcie wodę. Teraz włóżcie do mikrofalówki. Szybciej! Czemu to tak wolno działa? Ale parzy! Makaron ugotowany. Teraz dodajcie mleko i ser żółty. Niech się rozpuści w ciepełku. Smacznie wygląda, co? Ekspresowy makaron z serem. Witaj w domu, mamo! Makaron z serem? Lubię to. Wygląda pysznie, słońce. A smakuje jeszcze lepiej. Uczyłam się od mistrza. Smacznego, panie. Ale szalony tydzień. Zasłużyłyśmy na wieczór z pizzą. Dobrze, że wzięłyśmy dużą. Popatrz na ten stopiony ser. Już się nie mogę doczekać. Nie pokroili tego zbyt dobrze. A! Chcę wziąć kawałek. Co za absurd. Mam pomysł. Jeszcze chwila i zacznę ją lizać. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Hej, nie da się pokroić. Myślałam, że jest ostrzejszy. Trzeba mocno pociągnąć. Moja pizza! O nie! Nie chciałam posypki z karmy dla psów. Co za obrzydliwość. No chyba, że lubisz chrupać. Nie, na pewno tego nie zjem. Poczekaj chwilę. Myślisz o tym, co ja? Weźcie puszkę i zdejmijcie pokrywkę. Za pomocą wiertarki zróbcie dziurę w środku. Przyłóżcie metalową linijkę, wyrównajcie dziurki i połączcie obie części za pomocą śrubki.
przykręćcie ją ręcznie, aż będzie się mocno trzymać. Weźcie nakrętkę i zabezpieczcie śrubkę. Super! Co dalej? Właśnie stworzyliście nóż do pizzy. Teraz możemy pięknie pokroić. Lepiej niż w pizzerii. Szybko, bo robi się zimna. Pachnie cudownie. Warto było poczekać. O tak. Mistrzynie krojenia znów dały radę. No dalej, idź w prawo. Przegrywasz, Liz. Nie! Tak! I koniec. Mój zjedzony. Mamy jeszcze jednego? Niech wygra najlepsza. Zaczęło się. Jasne. No i kto wykona pierwszy ruch? Można kroić tę atmosferę nożem. Ach! Hej, puszczaj! Pierwsza go zobaczyłam! Dawaj! Po moim trupie! Da się zrobić! Nie wierzę! Wygrałam! To nie fair! A właśnie, że fair! Zostałam z pustymi rękami! Cały sobotni wieczór popsuty! Chciałabym go naprawić. I właściwie chyba mogę. Muszę tylko włączyć kuchenną kreatywność. Zróbmy to. Napełnijcie miskę napojem gazowanym. I dodajcie parę kropel barwnika. Wymieszajcie dokładnie. Właśnie tak. Super. Czas na żelatynę. Kiedy ją dodacie, dobrze wymieszajcie. Gdy płyn wygląda w ten sposób, czas wsadzić go do lodówki. Weźcie foremkę do lodu i wlejcie do niej miksturę. Gotowe. Nałóżcie pokrywkę i dodajcie resztę za pomocą strzykawki, żeby wypełniała całą kulę. Tak jest do końca. Po jakimś czasie w lodówce będą wyglądać tak. A następnie wbijamy w nie patyk. I mamy żelkowe lizaczki. No dalej. Czekajcie, aż Lizzie to zobaczy. Smakuje ci? Ja zrobiłam coś dla siebie. Właśnie go skończyłam. Nie? Och, ale sknera! Czas na lizaczki! Fajne, co? A smakują jeszcze lepiej. Świetnie gotuje! Ale się popisuje? Pokonam cię bez dwóch zdań! A niech to! Kończy nam się popcorn! Zaraz wracam. Musi znaleźć się tu coś do jedzenia. Ale mi się trafiło. Pełno smakołyków. Kola, chipsy i pizza. Ło! Całe mnóstwo przekąsek. Hej, pomóż mi. Teraz mam ważny pojedynek. Potrzebuję cię. Nie chcę niczego upuścić. O nie, leci! Dostałam w głowę przekąskami. Mówiłam ci, że potrzebuję pomocy. Wybacz, pomogę ci. Chwileczkę. Wpadłam na genialny pomysł. Zaraz wracam. Mam tutaj butelkę z kolą. I oczywiście pistolet z klejem. Użyję gorącej końcówki, żeby zrobić dziurkę w nakrętce. Dokładnie, właśnie tak. A kiedy już ostygnie, włożę do środka słomkę. Gotowe. Co dalej? Dodajemy pizzę i chipsy. Wow, to wygląda super! Hej, zobacz, co przygotowałam! Wow!
coś niesamowitego. Położę to na stole i zaczynamy ucztę. Gotowa? No to do dzieła. Ale pyszne. To zdecydowanie moje ulubione przekąski. Ach, co za wspaniałe zakupy. Czas na lody. Że nie wspomnę o chipsach i piciu. Szykuje się świetne popołudnie. Trzeba nadrobić oglądanie filmików. O kurczę, ale ubaw. Wow, kocham tę piosenkę. Moje ulubione rytmy. Uch, nic przez nią nie widzę. Hej, próbuję tu oglądać filmiki. Gitarowa solówka. Dajemy czadu. O nie, moje lody. Ojej, bardzo, bardzo przepraszam. Och, zepsułaś mi taki fajny dzień. Czekaj, mam pewien pomysł. Najpierw odkręcę nakrętkę. Przyda mi się też woreczek. Trzeba wlać do niego kolę. I gotowe. Wypełniłam 4 woreczki. Potrzebuję jeszcze patyczka do lodów. Włożę go do torebki, a potem ją zamknę. A na koniec wsadzę wszystko do zamrażarki. No i już. Wezmę jednego z brzegu i wysunę go z woreczka. Super! Zjem sobie lody o smaku coli. Och, tak mi przykro z powodu tych lodów. Hej, nie przejmuj się. Mam inne. To dla mnie? Serio? Wow, wyglądają pysznie. Dzięki, jest wspaniały. Prawie tak dobry jak zwykłe lody. O tak, kanapko! Nadchodzę! Ale super! Nie pragnę niczego więcej! Coś by się zjadło. Ło! Ta kanapka wygląda pysznie. I to bardzo. Chcę ją zjeść. Hej, twoja kanapka wydaje się smaczna. Podzielisz się? Wybacz, ale sama zjem całą. Ech, w porządku. Smacznego. Może jednak coś tu znajdę. Fu, wszystko wygląda okropnie. Nie ma tu nic dla mnie. Hej, a może... Pusta skorupka po jajku. O tak, zdecydowanie mi się przyda. Wsunę ją na palec. Okej, zaczynamy. Patrz, z tego jajka coś się wykluwa. Co? O czym ty mówisz? O matko, o matko! Wow, ale ona szybko biega? Chyba coś tu dla mnie zostało. Musi tu być coś do jedzenia. Choćby jakieś resztki. Ładny dzień mamy. Ha? Co się tam dzieje? Ani okruszka. Och, jestem taka głodna. Kiedy ostatnio jadłam? Ojej, to nie wygląda dobrze. Hej, chodź no tu. Ktoś mnie woła? Siadaj. No chodź, nie wstydź się. Och, okej. Coś nie tak? Co tam masz? Moje, pierwsze znalazłam. Wyluzuj, nie chcę twoich śmieci, tudzież innych rzeczy. O rany, muszę jej pomóc. I chyba nawet wiem jak. Zobacz. To zwykły kapelusz. Włóż tam swoich przyjaciół. Śmiało. Na pewno? Niech ci będzie. Wow, nie wierzę w to. To jakaś magia. Smakowita magia. No pewnie. To też mogę włożyć? Spróbuję. Zadziałało. Ale super. Kupa zamieniła się w cukierki. Pyszne. To najlepszy dzień w moim życiu. Bo masz niskie standardy. Mam coś jeszcze. Pana szczurka, do kapelusza. Ciekawe, w co się zmieni. Czekolada mleczna. A to co? Złoty bilet. Wow,
Co za szczęście! To znaczy, że ty jesteś... Willy Wonka? Miło cię poznać. To co, idziemy? Z chęcią. Tyle nam dzisiaj zadali do domu, ale trzeba wszystko odrobić. O, niech pomyślę. Aha, to proste. Dobrze mi idzie. Mindy? Żarcie? Dawaj. Proszę bardzo, twoje ulubione smakołyki. Jesteś najlepszy. Same pyszności. Auć. To bolało. O nie, moje cukierki. No to się narobiło. Wstawaj. Taka szkoda. Wszystko na podłodze. Zawsze mam pecha. To okropne. Nie płakusiaj. Coś na to poradzimy. Aha, już wiem. Potrzebuję sosierki i paczki cukierków. Wyglądają smakowicie. Wyciągnę je z opakowań i wrzucę do sosierki. Każdy kolor oddzielnie. Następnie je roztopię. Wygląda jak galaretka. Ładny kolorek. W każdym razie włożyłem do foremki patyk od lizaka. Wleję do środka rozpuszczone cukierki i zostawię, żeby zastygło. Teraz mogę zdjąć formę. Teraz przyda się łańcuszek. Przymocuję to do lizaka i mamy słodziutki naszyjnik. Przy okazji zrobiłem też żelkowe kolczyki. Proszę, Mindy. Wow, co to? Sam to zrobiłeś? Niesamowite! Ślicznie wyglądasz. Uwielbiam to, ale wciąż nie mam słodyczy. Nie martw się. Przecież jestem Willy Wonka. Zawsze mam coś słodkiego. To dla ciebie. Wow! Cały kosz słodyczy! Dziękuję bardzo! I nawet napoje! Dobrze się składa! Ja też się napiję. Narobiłem się przy tej biżuterii. Ach! Uff, co za dzień! Wreszcie po lekcjach! Wezmę sobie coś na ząb. Tyle do wyboru. Weźmy to! Uwielbiam lizaki! Na pewno będzie smaczny! Zdejmę papierek! To wcale nie takie łatwe. Może zębami? Nic z tego. Podejście trzecie. Nożyczki. To powinno załatwić sprawę. W kulki sobie lecisz? Doigrałeś się. Chciałam cię tylko polizać. Ale teraz cię zmasakruję. Przygotuj się. Przyczajony tygrys. Ukryty smok. Twardziel z ciebie, co? Pokażę ci. Oto mój finałowy atak! Daniel LaRusso! I jak? Masz dosyć? To niemożliwe! Grunt to odpowiednie narzędzie! Uwaga! Ha? Kto tam? Co kombinujesz? Odłóż piłę! Dopiero się rozkręcałam! Jak jesteś taki mądry, to sam to zrób! To naprawdę łatwe! Wystarczy przekręcić! Tadam! Proszę bardzo! Wow! Nie miałam pojęcia! Sama spróbuję przytrzymać i przekręcić. Hej, popatrz! Udało mi się! Co dwa lizaki, to nie jeden. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Aż strach pomyśleć. Teraz się zrelaksujmy. Najwyższy czas. Bąbelki łaskoczą. Wypuść mnie! Popełniasz ogromny błąd! Znasz zasady. Zakaz jedzenia na lekcji. Potrzebuję wsparcia. Pozostało mi tylko jedno. Daj mi to. Za późno. Stoimy za tobą murem. Nie trzeba było ze mną zadzierać. Avengers? To znaczy nauczyciele, przybywajcie. Czekałem na ten moment. Idziesz na dno, frajerze. Tylko spróbuj. Zero litości. Na mój rozkaz do ataku. Masz! Tylko na to cię stać? Mam motyle w brzuchu. Jest taki przystojny. Naprawdę powinienem z nią porozmawiać. Nieważne. Ach, tak blisko. Już wiem. Napiszę jej wiadomość. Co on robi? Napiszę, co do niej czuję. Strasznie się denerwuję. Czy to dla mnie? Wow! To takie romantyczne. Nigdy nie czułam się równie szczęśliwa. Podoba jej się. Uff.
Lepiej odpiszę. Ciekawe, co mi napisze. To dla ciebie. Czy czuję to samo, co ja do niej? Chwila prawdy. Kocha mnie, aż mi serce szybciej zabiło. Jestem w siódmym niebie. Nic nie może zepsuć tego dnia. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mua, mua. O, mam pomysł. Podaruję Sunny prezent. Koń? Nie. Co ja tam jeszcze mam? Pluszowy miś. Stary i byle jaki. Sunny zasługuje na coś lepszego. Zobaczmy. Ha. Puszka pomidorów? Nie ma mowy. Muszę tu mieć coś upominkowego. Duża czekolada. Idealna na prezent. Zapomniałam o tej głupiej regule. I co teraz zrobię? Sunny będzie rozczarowana. Lepiej pójdę na następne zajęcia. Chwileczkę. Mam pomysł. To powinno się udać. To dla mnie? Jak miło z twojej strony. Uważaj, Sunny. Wezmę to. Ale dostałam to w prezencie. Takie są zasady. No trudno. A ty? Masz coś do oclenia? Jestem czysty. Czyżby? Okej, ale nie spuszczam cię z oka. Psst, Sunny! Co to? Patrz na to. Przetnę mój podręcznik do matematyki. Zwariowałeś? Co ci zawiniła książka? Spokojnie, zaufaj mi. To ciasto. A ty dostaniesz pierwszy kawałek. Śmiało, spróbuj. Dzięki, Alex. Nie mogę się doczekać. Wow, jest taki lekki i puszysty. Uwielbiam to. Wiedziałem, że ci zasmakuje. Chciałam jeszcze jedną rzecz. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. O czym ty mówisz? Ła, mój pierwszy pocałunek. Popatrzcie na te imprezowe przekąski. Szkoda tylko, że nikt nie przyszedł. Nigdy nie czułam się tak fatalnie. Przynajmniej Naomi kręci swój filmik i wygląda na to, że świetnie się bawi. Buziaki! Hej, patrz, gdzie siadasz. Czemu masz taką minę, Tina? Moja impreza to porażka. Wiem, jak to naprawić. Oto TikTokowe koło z wyzwaniami. Spójrz tylko na te ekstra propozycje. Chcę wypróbować wszystkie. I tak właśnie zrobimy. Tak! Dziewczyny, szykujcie kanapki. Wygląda naprawdę przepysznie. Poczekaj. Najpierw musimy podjąć wezwanie. Tak jak na TikToku, pamiętasz? Do dzieła! O tak! Jak wyglądamy? Gotowi na trochę kolorów? Sprawdźmy wszystkie odcienie. Na początku będziemy potrzebować miski ze startym serem i kilku kolorowych barwników spożywczych. Teraz trzeba dobrze zamieszać i wykorzystać również inne barwy. Gotowi na tęczowego tosta? Ułóżcie na chlebie paski z sera. Przykryjcie całość kolejną kromką i wrzućcie na patelnię. Słyszycie, jak skwierczy? Ser na pewno pięknie się topi. Nadeszła chwila prawdy. Weźcie do ręki kanapkę i podzielcie się pyszną przekąską. Ta sztuczka z TikToka jest genialna. Można już jeść? Teraz ty kręcisz, Tina. O tak, zawsze chciałam tego spróbować. Ta-dam! Gotowa? Czas otworzyć opakowanie. Kiedy to zrobisz? Wysyp kolorowe pyszności. I zjedzmy sobie po jednym. One nigdy mi się nie znudzą. Ale mogłybyśmy spróbować czegoś innego. Jak ty to zrobiłaś, Tina? Wiem, o czym myślisz. Chcecie upiększyć zwykłą białą koszulkę? Zwińcie ją w kulkę,
a potem zwiążcie gumkami. Dzięki temu uzyskacie wzór. Połóżcie na wierzchu skitelsy, a następnie popryskajcie je wodą i obserwujcie, jak puszczają kolor. Dobra, sprawdźmy efekt. Wow, ale super! Musimy wrzucić to na TikToka. Pyszna przekąska i świetna kreacja. To było rewelacyjne. Będziemy miały mnóstwo wyświetleń. Kurczę, ale mam ochotę na pieczywo. Zrobię tosty. W międzyczasie pokroję masło. No cóż. Już gotowe? Idealnie wypieczone. Czas na masełko. Lubię, gdy jest go dużo. Ale dlaczego nie schodzi z noża? Halo? Czemu się przykleiło? Och, ale to wkurzające. No złaś! Tylko spokojnie. Już nie będę taka miła. Do dzieła! Emma, co tu się dzieje? Nikt nie będzie ze mną zadzierał. I tak! Proszę. Wow, imponujące. Masło nadal przyklejone. Jeszcze. Kolejne jabłko. Ha! Wow. Ekstra! Teraz przekrój kiwi i pomarańcze. Ktoś zamawiał sałatkę owocową, a mam tu świeże, pachnące plasterki. Aaaa! Jeszcze jeden. Nie! Serio? O co chodzi z tym masłem? Mam pomysł. Wystarczy owinąć nóż papierem do pieczenia, a masło nie będzie się przyklejało. Oto gotowe plasterki masła. Wystarczy włożyć je do pojemnika. Można położyć kawałek na chlebie i go rozsmarować. Smacznego! A następnie dodaje się mąkę. Jakieś pytania? Halo, dzieciaki! Tak, proszę pana. Dobrze, a teraz się przyjrzyjcie. Widzicie? Musicie zrobić to wszystko. Do roboty! No dobra, zróbmy to. Chwila, co dalej? Ja nie korzystam z przepisów. Robię wszystko na oko. Halo, bez ściągania. Tam. Na pewno uda mi się coś podejrzeć. O nie, jego szklanka. Mam ją, mam ją. O tak. Czy ktoś to widział? Cóż, zatrzymam ją. I może nawet wykorzystam. Najpierw ułożę szynkę i ser. Potem wykroję je szklanką. A teraz najlepsza część. Obtoczę to w jajku i mące. Jeszcze troszeczkę. Czas na smażenie. Zobaczcie, jak skwierczy. Można przeciąć na pół i cieszyć się mięsno-serową pysznością. A do tego oczywiście sosik. Hej, proszę pana, skończyłam. Odkładamy szpatułki. A cóż to takiego? Bellissimo! Niesamowite! Cóż mogę powiedzieć? Dobra ze mnie kucharka, a ty nadal gotujesz linię? Co? Następnym razem zrobię też dla ciebie. Nie widziałem tego w książce. Ciekawe. Emma! Hej, patrz na to! Atak przekąsek! Nie! To? Czy to? Chyba wybieram... Chyba spędzę tu cały dzień. Pianki. Czekolada. Och, już prawie czas na kolację. No to... Ech. Wiesz co? Biorę to. Tak? Chociaż może jednak nie. Ja chyba tu umrę, prawda? Liam! O matko, koniec. To się nie uda. Ale ja jestem głodna. Po co wybierać, skoro można mieć to i to?
Połóż pianki i czekoladę w naczyniu, a potem upiecz i dodaj krakersy. Oto pyszny, słodki dip. Teraz już nie musisz wybierać. Witaj, soczysty ananasku. Smakuje jak lato. Jeszcze jeden. Liam? Hej! Co to za bałagan? Lepiej to posprzątaj. Och, za bardzo się przejmujesz. Och, masz jeszcze jednego? To może się sprawdzić. Narka! Chcecie kreatywnie wykorzystać ananasa? Wbijcie w niego puszkę, a potem odetnijcie resztę nożem. Teraz został wam sam miąższ. I już, wystarczy pokroić na kawałeczki. Czyż nie są idealne? Mogę się przyłączyć? Wow. Widzisz? Zero bałaganu. Coś pięknego. Właśnie tak się to robi. Jedzenie rządzi, co nie? Słone, słodkie, kwaśne czy nawet umami. Tyle różnych smaków, tyle różnych sposobów na pyszności. Albo na ukrywanie przekąsek i robienie sztuczek. To będzie najlepsza wycieczka na świecie! Jesteś gotowa na nową przygodę? Najbardziej nie mogę doczekać się pieczenia pianek! Przed nami mnóstwo zabawy! Tak, będzie super! Pogodę też mamy idealną! Rzeczywiście, racja. Chwila, co to za cień? O, słońce zaszło za chmury. Kurczę! Nic z naszych planów! O, ale ona jest smutna. Hej, przecież nadal mamy pianki. Możemy uratować przynajmniej część naszej wycieczki. Krok pierwszy, nabijamy pianki na patyczek, a później układamy je na tosterze. Teraz wystarczy włączyć urządzenie. Trzeba je przekręcić, żeby się nie przepaliły. Chyba są już gotowe. Zobacz, co dla ciebie mam. Nie wierzę. Jak to zrobiłaś? Pieczone pianki! Moje ulubione! Uwaga, wgryzam się. Przepyszne. O tak, wyszły wspaniale. A ona nawet mi nie uwierzyła. To przykre. Zrelaksuj się trochę. O, przekąski. Dzięki nim na pewno poczuję się lepiej. Wezmę sobie jedną, dopóki mama nie patrzy. Nie sądzę. Nie pozwalam. To ma za dużo cukru. Mamo, proszę. Jestem głodna. Powiedziałam nie. I nie zmienię zdania. Co za nieznośna dziewczyna. Jeśli jesteś głodna, zjedz coś zdrowego. Owsianka? Serio? Ojej, spóźnię się. Sprawdzę tylko makijaż. Wszystko gra. Miłego dnia, na razie. A, och, mamo, twoje kosmetyki. Chwileczkę, wpadłam na pewien pomysł. Wyjmę wszystkie cienie z palety. A teraz włożę w ich miejsce gumisie. Idealnie, jeden w każdą wnękę. Następny krok, suszarka. Trzeba roztopić te pyszne żelki. O, rozpuszczają się. Ekstra, wyszło super. O, już wraca. Zacznę jeść ten batonik. Po prostu nie wierzę. Co ja ci mówiłam? Cóż, jestem tak głodna, że aż zjem te cienie. Ale pyszne. Co o tym myślisz? O nie! Mamo! Napełnię sobie butelkę kolą. Tak, teraz mam szansę. Przysunę tutaj jej plecak. Czas zacząć wlewać kolę. Hej, Tina! Popatrz, co robię! Co? Przestań! To mój plecak! Zaraz cię... Hej, teraz ja mam twój plecak! Co powiesz, jeśli zrobię to samo? Ale... ja tylko żartowałem!
O! Ups! Cóż, masz cały mokry tornister. Wybacz. Chyba już pójdę. Nie! Mówiłem, że musisz wybrać czołg! O tak! Jest zajęty. To idealna okazja. Ten psikus będzie świetny. Hej! Mogę tu usiąść? Dzięki. Tomasz! Powiedziałem do bazy! Tomasz! Ech, on wcale nie zwraca na mnie uwagi. Tomasz! Wow! Chłopaki, czekajcie chwilę. Czego chcesz, Tina? Popatrz na mój batonik. Okej, no i co? Zniknął! Co? Jak to zrobiłaś? Masz, możesz sam spróbować. Na pewno też dam radę, bo jestem o wiele silniejszy. I bum! Nabrałeś się? Jestem cały w okruszkach. Nie rozumiem, czemu twój zniknął? Och, aha, to był żart. Tina! O tak, dzwonek! Czas na przekąskę! Zjemy pyszną Milkę! O tak, ale pycha! Zjem całą! Co to za odgłosy? O, hej Tina! Na co się patrzysz? Tomasz, chyba masz problemy! Dostałaś filmik? Wiem, na całej buzi! O kurczę, już wszystko zjadłem? O, Tina ma jeszcze całą. Mogę trochę? Co? Nie ma mowy. Już zjadłeś swoją. Właśnie spytał, czy może zjeść też moją czekoladę. Nie musi być aż tak wredna. Hej, chwileczkę. A jeśli? Nie, nie w ten sposób. A jeśli? Eureka! To musi zadziałać. Czas podzielić czekoladę Tiny. Przetnę pod tym kątem, a potem wzdłuż tej linii. I wytnę ostatni kawałek. Czekolada podzielona na części. Teraz czas zmienić ich ułożenie. Gotowe. Nawet się nie zorientuję. Tomasz, ukradłeś mi czekoladę? Twoja jest tam, jejku. Ale jakoś dziwnie się zachowujesz. Chwila. Czemu ona jest taka pocięta? Coś tu jest nie tak. Wiedziałam! Ukradłeś mi kawałek! Muszę spadać! Czas na płatki! Ech, Tomasz, przeszkadzasz mi! Hej, popatrz na moje bicepsy! Twarde jak kamień! O tak, ale jestem silny! Patrz na to! Aaa! Co się ze mną dzieje? Tomasz, przestań! Postaw mnie! Doprowadzasz mnie do szału! Chcę tylko zjeść w spokoju swoje płatki! Hej, oddaj mi tą łyżkę! O, tak! Wiedziałem, że ją zegnę! A! Ja jej używałam! On jest najgorszy! A może powinnam? O, tak! Mam puste pudełko, teraz przyda mi się balon. Włożę go do środka, ale przytrzymam ten sznurek. A teraz przykleję go do pokrywki. Idealnie! Teraz dosypię na wierzch płatków. Gotowe! I jeszcze nałożę pokrywkę. Tomasz! Pomóż mi! Idzie! Czas zacząć zabawę! Jestem! O co chodzi? Nie mogę zdjąć tej pokrywki! Dasz radę? Jesteś taki silny! Okej, daj mi to! Aaaa! Jestem cały w płatkach! Zadziałało! Nabrałeś się! Och, dzisiejsza młodzież tak bałagani! Ha, a co to za hałasy? Skąd to się tu wzięło? A to ci dopiero? To jakiś portal do innego wymiaru? Muszę to sprawdzić. Halo? Czasem trzeba się wyluzować, co nie? Hej! Ach! Nie powinno tu pani być! Nic pani nie widziała! Ale, ale... Nic! Słyszy pani?
Kto to widział takie rzeczy? Pora przyznać sobie awans i rozprawić się z tymi bachorami. Jedzenie i picie jest od dzisiaj zabronione na terenie szkoły. Wow, nie tak szybko. A o co chodzi? Nie umiecie czytać? Ej, to nie fair. Żartuje pani sobie. A może by tak? To idealna okazja. Muszę z niej skorzystać. Zaraz. A dokąd to się wybierasz? To nie moja szafka? Chodź no tutaj. Co ja mówiłam? Ja nie pamiętam. Żadnego jedzenia i picia. Ale ja nic nie mam. Widzi pani? Kompletnie czyściutka. Jakoś ci nie wierzę. To nie tak, jak pani myśli. Wiedziałam. Co jeszcze tam ukrywasz za pazuchą? Hej, proszę przestać. Mam lęk wysokości. Oddawaj te słodycze. To już wszystko, przysięgam. To jakaś wariatka. Jeśli chcę tam wejść ze słodyczami, muszę być od niej sprytniejsza. Zaraz, zaraz. Chyba już wiem. Mam genialny pomysł. Pora na nową fryzurę. Najpierw zepnę włosy w kitkę i przełożę jej koniec przez gumkę, ale nie do końca. Teraz je odpowiednio ułożę i będę mogła tam schować lizaka. Mogę go asekuracyjnie przytrzymać gumką. A teraz z drugiej strony. Muszę się upewnić, że nie będzie go widać. No dobra, gotowe. Wow, wow! Proszę zaczekać. Już zrozumiałam. Żadnych słodyczy. Tak, tak. Już ja was znam. Ech, co pani robi? Mogę już iść? Muszę cię dobrze przeszukać. Może faktycznie mówisz prawdę? Zadowolona? Nie do końca, ale możesz iść. Dzięki, na razicho. Poszło jak z płatka, mój pyszny lizaczek. Uwielbiam je. Och, dasz jednego? Jasne, trzymaj. Wow, jesteś super. Pychotka! Czego tu szukasz? Nie mam żadnego jedzenia. Mogę wejść? A to co? Dobrze wiesz, że nie wpuszczę cię z jedzeniem. Chyba nie chowasz tam niczego, co? Och, skąd pani to wiedziała? Byłam pewna, że się uda. Och, ona jest zacwana. Siemka! Co jest grane? Nie możemy wnieść swoich przekąsek. Ach tak. Tutaj ja rządzę. Słyszycie wy, rozkapryszone bachory? Chyba za bardzo się wczuła w rolę. Ale wiem, jak ją podejść. Mam was na oku. Wow, nie wierzę. To naprawdę pani. Słyszałam o pani niesamowite rzeczy. Nie wierzę własnym oczom. O kim ty mówisz, dziecko? Że niby o mnie? Serio? A o kim innym? Wow. Przestań, nabijasz się ze mnie. Wcale nie, proszę spojrzeć. Wow, tylko spokojnie. Czy Ashley zwariowała? Czy to ja? Ojej, nie wiem co powiedzieć. Tak mi miło, znaczy się, nie wiedziałam, że mam jakiś fanów. Czy ja śnię? Nic z tego nie rozumiem. Mogę prosić o autograf? Jesteś pewna? Czemu nie? Skoro tak ładnie prosisz. Nie zapomnę tej chwili do końca życia. Mogę zrobić sobie jeszcze fotkę? No cóż, jestem nieumalowana, ale niech będzie. Uśmiech! Jak? Idealnie! Psst, szybko! Ona jest genialna! No dalej! Cii, musimy być cicho. Nie podnoś tylko głowy. Już prawie? Udało nam się! Nareszcie mogę sobie coś zjeść. Jesteśmy winni Ashley przysługę. Dziękuję, to była ogromna przyjemność. Pa! Zaczekaj. Tak? Mam dla ciebie niespodziankę. Możesz dziś sprzątać razem ze mną. Cieszysz się? Pozwolę ci nawet użyć swoich przyborów. I poszło. Och, odpisywanie na maile sprawia, że robię się głodna. Ach, idealna pistacja. I na jakiś czas będę miała zajęcie. No, dalej. Ach, mój paznokieć. Dopiero co je pomalowałam. Głupie orzeszki. Ale ta słoność. Jestem uzależniona. Nie, nie warto. A może zrobię to zębami? Albo i nie. Co ja narobiłam? To powinno być w mojej buzi.
Ach, teraz nie mam już wyjścia. Nie tak szybko, Emma. Och, to ty! Wspaniały rozłupywacz orzechów! Słyszałem, że masz kłopoty. Podaj mi to. Znów się widzimy, pistacjo. Rozłupujemy. O tak. Popatrz. Użyj skorupki, żeby otworzyć drugi orzeszek. Widzisz? Wcale nie trzeba narażać paznokci. To takie proste. I takie pyszne. Dziękuję. Smacznego. Moje życie zostało odmienione. Uwielbiam filmy z superbohaterami. Hej, ja też. Przejdziemy do jedzenia? Ten makaron wygląda przepysznie. Od której by tu zacząć? Widelec raczej się nie sprawdzi. Będę jeść rękoma. Ale ta skorupa mocno się trzyma? Nie! Co? Znowu zamówiłaś coś na wynos? Przepraszam! Emma chyba nie zauważyła. Całe szczęście. Spróbujmy jeszcze raz. No dalej! Natychmiast schodź! To jakiś absurd! Jakieś drobne? Dziękuję pani! Co? Czy to krewetka? Dokładnie tak! Kto zrobiłby coś takiego? Interesuje mnie tylko forsa! Czy to sok z krewetki? To było dziwne! Głupia skorupka! Wyrzucę ją! Ona nie ma pojęcia, z czego się śmieje! To jeszcze nie koniec! Zjem was, choćby nie wiem co! Jakieś kłopoty? Weź widelec i użyj ząbków do nacięcia skorupki. A potem obierz krewetkę. Łatwizna, co nie? Wygląda smakowicie. Proszę bardzo. Ha, ha, ha! Jesteś krewetkową czarodziejką! Och, ale to pyszne! Dziękuję! Uwielbiam tę czapkę! Nie trzeba się w ogóle wysilać! Idealna na mecz! Ależ tu jest bałagan! Stać! Co znowu? Żadnego picia! Ile razy mam powtarzać? Ale... mecz się zaraz zaczyna! Proszę! Nie ma mowy! Obowiązują pewne zasady! Nawet jeśli są głupie? O! Już wiem! Może to panią przekona? To będzie nasz mały sekret! Zjeżdżaj stąd! Mnie nie da się przekupić! A więc to tak, A gdyby tak? Już wiem, co zrobię! Mam tu pustą butelkę z dozownikiem. Zdejmę nakrętkę i wezmę napój. Teraz przeleję zawartość. Tylko ostrożnie, by nie rozlać. No i zakręcamy. Dodam jeszcze etykietkę. Wygląda przekonująco, co? Ach, te dzieciaki! Zero szacunku do starszych, co nie? A ty to kto? Co tu robisz? Ja? Pracuję tu? Nie widzisz? Czyżby? Plakietka wygląda na prawdziwą. Ale nigdy cię tu nie widziałam. Zawsze gdzieś sprzątam. Wiesz, jak to jest. Uwielbiam tę robotę. Mam nawet rękawice gumowe. Dziwne. To co? Nie ma co gadać. Trzeba sprzątać, nie? Do roboty. Co ja wyprawiam? Dobra praca nadgarstka. Wspaniałe czucie ściereczki. Ale czy skuteczne? Czyściutkie. Jestem pod wrażeniem. Ostrożności nigdy za wiele. Możesz iść. Serio? Znaczy się, dzięki! Myślałam, że już mnie ma, ale udało się! No i mam tu coś ze sobą! Pycha! Chcesz trochę? Środka do dezynfekcji? To przecież ja! A to jest oranżada! No to czemu od razu nie mówisz? Zapomniała swojej miotły! Widać, że początkująca!
Zaraz. Nie, to nie może być. Ale pycha? Dzięki. Ja też, ja też. Orzeźwiające. Czy oni piją środek dezynfekujący? Chyba dość już dzisiaj widziałam. To ta szafka? Czy to jest jedzenie? Widzisz te znaki? Chyba wyraźniej się nie da. Okej, nie chcę kłopotów. A ty na co czekasz? Nie oddam mojego jedzonka! Jestem głodna! Świetnie, kolejna beksa. Żadnego jedzenia! To jeszcze nie koniec. I co ja teraz zrobię? Muszę chyba to wszystko zjeść naraz. Może to i dobrze. Zaraz. Chyba mam lepszy pomysł. Trzeba się tylko przebrać. Potrzebny mi będzie ten fartuch. Czegoś brakuje. Tak lepiej. Czerwone krzyżyki to moje żelki, oczywiście. Z drogi, to nagła sytuacja. Pacjent nie może dłużej czekać. Chwila. Co się stało? Nie mam czasu tłumaczyć. Ona zasłabła. Dasz mi przejść czy nie? Oczywiście, proszę wybaczyć. Otworzę pani drzwi. Tada! Ha? Sunny, co ty masz na sobie? Patrz lepiej na to. Może żelkę? Wow, jesteś genialna. Pychota. O, hej, Ashley, gotowa na imprezę? To chyba jakiś żart. Ale będzie. Witajcie, dziewczęta. To dla mnie? Wow, nie. To nasze, wyprawiamy małe przyjęcie. Tak myślałam. Dobra, dawaj to. Tam jest tego miejsce. Zero jedzenia, kapujecie? Czy ona właśnie wyrzuciła mój tort do kosza? Nie wierzę. Posłuchaj no, paniusiu. Muszę coś wymyślić i to szybko. Złożę na panią skargę. I wszystko na nic. Już wiem. Dobrze, że mamy te czapeczki. Włożę do środka moje słodycze. Pasują idealnie. A teraz z powrotem na głowę. Zaczynamy zabawę. Ja mam tylko tego małego lizaczka. Od razu lepiej? Teraz możecie wejść. Ta impreza to jakaś katastrofa. Dalej, bawmy się! Jak? Nie mamy nawet przekąsek. Ta wredna baba nam je zabrała. Ale nie wszystkie, patrzcie. Wow! Niesamowite! Wuhu! Ale mi się nudzi. Jak widzicie, to bardzo proste. O, czekaj, prawie zapomniałam. Zobacz, co mam. Chcesz trochę? Jest pycha. Jasne, chętnie. Teraz lekcja matmy jest o wiele milsza. Słyszałaś to? Matematyka jest ważniejsza niż guma. Zabieram to. Zawiodłyście mnie. Jak przemycić przekąski do klasy? Auć, moja ręka! Chwileczkę. To świetny pomysł. Owin mnie bandażem. Znam się na pierwszej pomocy. Owinę ci gumę wokół ręki o tak. Musi ciasno przylegać. Wow, wygląda super. Idziemy na lekcję. Czas na przekąskę. Ten bandaż jest pyszny. Spróbuj. O, ale dobre. Co to za hałasy? Czy wy znowu rozrabiacie? My? Skądże? Udało się. O tak, mój ulubiony program. I moje ulubione lody. Idealny dzień. Łyżka utknęła. Czemu nie chcę wyjść? No dalej, muszę to zjeść. Ale to ciastko jest smaczne. Hej! Ale to wkurzające. Muszę zacząć chodzić na siłownię. Ostrożnie. Co ty robisz? Wybacz. Nieźle złapałaś. Czekaj. Mam genialny pomysł. Chodźmy do kuchni. Zaczynamy pokaz. Mam dla was świetny przepis. Hej, znam ją. Zaczniemy od lodów. Weźcie nóż i przekrójcie pudełko na trzy części.
Tylko uważajcie na palce. Weźcie środkową część i połóżcie ją na ciasteczku. Pamiętajcie, żeby usunąć opakowanie. Na wierzch połóżcie kolejne ciastko. I oto pyszna lodowa kanapka. O, hej, wróciłaś. Spróbuj. Doskonałe. Plasterek sera. Świeży pomidorek. Mniam. Porządny, gruby plasterek. A teraz bułka. Nie mogę się doczekać jedzenia. Czemu nie da się przekroić na pół? Ale to trudne, twarde jak kamień. Może uda się ją rozerwać? Prawie. Muszę coś zjeść. O, owoce. Gruszka się nada. O, jednak nie. To wygląda lepiej. Hej, co się dzieje? Zrobisz mi kanapkę? Jasne, jeśli przekroisz tę bułkę. Nie ma sprawy. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia. To może zabolać, bułeczko. Świetny sposób na pozbycie się stresu. Serio? Z czego ona jest zrobiona? Okej, sama tego chciałaś. To chyba lekka przesada. Nie, muszę podjąć drastyczne środki. Odsuń się, do dzieła! Chyba muszę być tą rozsądną. Przejrzę tę książkę kucharską. Zobaczmy. Czemu ten pokój się kręci? To była mądra decyzja. Wiem, co zrobić. Żeby odświeżyć stare bułki, wystarczy trochę polać je wodą. A potem włożyć do ciepłego piekarnika. Po kilku minutach wyciągamy. I bułeczka jest miękka i odświeżona. Wow, to chyba jakieś czary. Nieważne, zajadamy. Smacznego! To będzie super obrazek. Masz tu małą przekąskę, skarbie. Zdrowe i smaczne. O, co to jest? Chcę cukierki. Och, no cóż. Zobaczę, co da się zrobić. A, coś tu jest. Ale dam jej tylko jeden. Proszę, Sunny, ale dostaniesz tylko jednego, dobrze? Dzięki, tato. Ale najpierw winogrona. Niech będzie. Grzeczna dziewczynka? Ta, jasne, nie ma mowy. Ja chcę coś znacznie lepszego. Pyszne czekoladki. Tata się nigdy nie dowie. Zjem jeszcze tylko kilka. Są takie smaczne. O nie, zjadłam wszystkie. Tata się wścieknie. Muszę coś wymyślić. Już wiem, co zrobię. No dobra, nie lubię cię, winogrono, ale musisz mi pomóc. Wyjmij czekoladkę z papierka i zamień ją na kulkę winogrona. Teraz zawiń papierek z powrotem i zwiąż oba jego końce. Zrób tak z pozostałymi, aż zapełnisz całą miskę. Nikt się nie zorientuje. Włożę teraz miskę na swoje miejsce. O nie, tata wrócił. Tylko spokojnie. A co tutaj się dzieje? Wow, zjadłaś wszystkie winogrona? Bardzo dobrze. Mówiłem, że są pyszne. Zaczekaj chwilkę. Sunny zasłużyła na jeszcze trochę łakoci. Dam jej jeszcze jeden cukierek. Ponieważ zjadłaś ładnie owoce, dostaniesz jeszcze jedną czekoladkę. Ojej, dzięki. Wiesz co, chyba też jedną spróbuję. O nie, tylko nie to. Ech, w sumie nie przepadam za słodyczami. Uff, i co ja teraz z tym zrobię? Uff. I zaczynamy! Hejka wszystkim! Dzisiaj pokażę wam, co dobrego upichciłem. Niezłe, co? Powinienem zostać kucharzem? Co? Żadnych polubień? Co ja takiego źle robię? Hej, Jake! Wszystko okej? Co się stało? Nikt nie chce polubić moich filmików! Pokaż! Ajdź! To nie wygląda najlepiej! Tak mi przykro, skarbie. Myślałem, że idzie mi naprawdę dobrze. Może będę ci mogła pomóc. Już wiem, co zrobimy. Zaufaj mi. Będę tylko potrzebowała tego popyt i pianek.
Wypełnię nimi wszystkie dziurki. I ostatnia. Mam tu jeszcze czekoladę w płynie. Przykryję nią wszystkie pianki. Muszę to zrobić bardzo dokładnie. A teraz trzeba poczekać, aż zastygnie. Wygląda obiecująco. Można teraz odwrócić i zdjąć silikon. Spróbujmy teraz. Zobacz, Jake. Co? Wow, mamo, jak to zrobiłaś? Ale ekstra! Uwielbiają mnie! Tak jak i ja, skarbie. To też dla ciebie. Naprawdę? Dzięki! Ale pycha! Dobre to. Mógłbym zjeść całą miskę na raz. Ja też coś mam. Wyszło idealnie. Wygląda pycha. Co to? Nie! Daj mi to! He? A gdzie moje pyszne ciastko? Nie możesz jeść tego piasku. Zaczekaj, masz to. O, dzięki, tato. Było blisko. A co ja tu mam? Chyba na coś wpadłem. Tada! Witajcie w mojej kuchni. Mam tutaj blender i całe mnóstwo krakersów. Zaczynajmy! Wkładam ciastka do blendera. I włączamy to maleństwo. Tylko popatrzcie. Cóż za zapach. Teraz wszystko wysypujemy na talerz. No i pięknie. Dziękuję za uwagę. Mua. Hej, Sunny, mam coś dla ciebie. Co to? Proszę bardzo. Wygląda jak piasek. I można to jeść. Dobre. Nie wiedziałam, że tu są. Hej, kto zostawił puste pudełko? Cóż, ten ktoś zostawił dużo okruszków, a raczej śladów. Ja już się wszystkiego dowiem. Jeszcze dalej? Lizzie, co ty masz na sobie? Płatki? Okej, odkładamy łyżkę. Łatwo tu o bałagan, prawda? Wezmę sobie małego łyczka. Czas na coś słonego. Lizzie, co tu chodzi? Dzięki. Wiodę leniwe życie. Patrz i się ucz. Hej, Brian. O, cześć. Pomożesz mi w przygotowaniach? Pewnie. Wow! Kręci mi się w głowie. Nie, wracaj tu. Normalnie nie wierzę. Ktoś tu nie jest w nastroju. Gdzie on może być? Od kiedy ona tu jest? Czyli tutaj to było. Wow, obczaj to. Jest większy ode mnie. Może serenadkę? Lepiej poćwiczę. A co tu robi ocet? I proszek do pieczenia. O, jest. No to odmuchamy dalej. Padam na twarz. Wezmę łyczka coli. Hej, mam pewien pomysł. Weźcie pustą butelkę i wsypcie trochę proszku do pieczenia. Tyle powinno wystarczyć. Potem wlejcie ocet. Zbierzcie pozostałości proszku. Napełnijcie butelkę do połowy i nałóżcie balon na szyjkę. Dzięki temu nie musicie niczego nadmuchiwać. Wystarczy zdjąć na czas. Wow! Po co marnować oddech? To wystarczy na dłuższą chwilę. Chyba jesteśmy gotowi na imprezę.
skupić tyłek. Podaj popcorn. Super. Nie! Wszystko przez ciebie. Frajer! Ej! Co ty robisz? Ono bleśne. W sumie wystarczy sięgnąć. A gdyby tak sobie ułatwić życie? Ściągam rękawy i obracam bluzę. Teraz mogę jeść niczego nie dotykając. Miam. Ej, świetna ta sztuczka. To się nazywa mądre granie. I nie trzeba robić przerwy na papu. To naprawdę świetne. Co oglądasz, Brian? Mecz grają. Okej, mogłabym coś zjeść. Mamy tu coś dobrego? Bingo! Płatków nigdy nie odmawiam. Teraz potrzebuję miski. Co to jest? O, blech! O, miska. Czekaj. No to pojedzone. A nie mogę jeść z pudełka? Połóżcie pudełko płasko. Potem wygnijcie kwadrat u góry. Nieźle. Gdy go wyjmiecie, powstanie prosta miska. Plastik wszystko ładnie pomieści. Niczego sobie. Jeszcze łyżka. Ej, sama to zrobiłaś? Wiesz, co jest najlepsze? Nie trzeba zmywać. Hej! Nie wierzę, że to już koniec. Muszę wydobyć wszystkie resztki. Ale w środku już nic nie ma. Ech, to moje uzależnienie od czekolady. Po prostu ją kocham. Czy to jakiś żart? Przypadkiem wszystko zjadłam. Chyba teraz przyda się moja sztuczka. Najpierw nalejcie do słoika trochę mleka. A później dobrze wymieszajcie. Oto spienione mleko czekoladowe. Wlejcie miksturę do foremek. Kiedy będą pełne, nałóżcie pokrywki. I włóżcie wszystko do zamrażarki. Zobaczmy, jak wyszło. Ale super! Jeszcze ostatni krok. Tak jest. Ewidentnie brakuje posypki. Spójrz, jakie kolorowe. To dla ciebie, Sofia. A ja już prawie wyrzuciłam ten słoik. Dobra robota, Emma. Hej, Emma. Chcesz jednego? Ups. No dalej, głupia torebko. Nie chcę się otworzyć. Daj, ja spróbuję. Zobaczmy. Naprawdę się nie da. Chipsy chyba nie są nam dzisiaj dane. Cóż, mamy to, co chciałyśmy. Poniekąd. Jak to się stało? Nie chce mi się sprzątać tego bałaganu, więc po prostu go zjem. To było jak prysznic z chipsów. Okej, czekaj chwilę. Możemy to jakoś wytrzeć. Chyba, że... To ma więcej zastosowań niż myślałam. Zdejmijcie plastikową część z opakowania. Weźcie paczkę ulubionych chipsów, przyklejcie do niej plastikową część i... Do dzieła! Można zajadać bez stresu. Emma, nadal jesteś głodna? Nie chcę nawet na to patrzeć. Ale to paczka odporna na wybuchy. Genialne! Zobaczmy, jak szybko uda nam się wszystko zjeść. Thank you.
Tak, nareszcie pora kolacji. Myślałam o niej cały dzień. Ketchup dopełni każde danie. Przecież butelka jest pełna. Dobra, daj mi to. Ups! Jestem silniejsza niż myślałam. Och, nie martw się. Zajmę się tym. Co za marnotrawstwo. Chociaż... Chyba znalazłam rozwiązanie. Ta pompka może uratować sytuację. Weźcie pusty dozownik do mydła, odkręćcie nakrętkę i za pomocą lejka wlejcie do środka ketchup. Widzicie, jakie to proste? Chyba wystarczy. A teraz z powrotem nałóżcie pompkę. Okej, Emma, spróbujmy jeszcze raz. Wow! Czemu wcześniej na to nie wpadłyśmy? Spróbujmy. W sam raz. Powinnaś to opatentować, Liz. A teraz najlepsza część. O, to jest to. Na filmowy wieczór trzeba mieć popcorn. A to mój ulubiony. Najpierw trzeba go zrobić. Nie mam tu czasem jakiegoś gotowego? Tak myślałam. Chwila, ten też nie jest zrobiony. I co teraz? Kolejne opakowanie. Kto włożył to tak wysoko? Nie! Pada skittlesowy deszcz! Kurczę, powpadały wszędzie! A miałam nie robić bałaganu! Tylko nie na patelnię! Koniec burzy ze skittlesów? Tego się nie spodziewałam! A! Są dosłownie wszędzie! A to już na pewno nie ich miejsce! Chyba nie ci z nocy filmowej. Sprzątanie kuchni w piątkowy wieczór? Co za koszmar! Ale i tak coś bym zjadła. I mam świetny pomysł. Ten popcorn mógłby nabrać trochę koloru. Wrzucę go na patelnię i skittlesy też na niej zostaną. Działa! I jak pięknie pachnie! To się nazywa eksplozja kolorów. Najpierw czerwony. Smakuje jak skittlesy? Trzeba się przekonać! Filmowy wieczór jednak się odbędzie. Podczas gotowania łatwo odpłynąć. No tak, wciąż piekę. Ale chwila nieuwagi to katastrofa, szczególnie podczas miksowania. Co za moc! Niech się miksuje, a ja sprawdzę Insta. Uważaj, Lizzie! Ludzie, kryjcie się! Powinnaś była bardziej uważać. Och, prosto w twarz. Ale odrobina ciasta na buzi to teraz najmniejsze zmartwienie Lizzie. Niedobrze. Hej, wróciłam! W samą porę na niespodziankę. Miałaś z tym ciastem jakąś bójkę? Jak to się w ogóle stało? Lepiej weź prysznic, okej? Dałam jej jedno zadanie. O, zapomniałam o nich. A pomogą uratować sytuację. Te talerze zapobiegną rozpryskiwaniu. Zróbcie nożykiem takie dwa nacięcia. Dokładnie.
Teraz weźcie dwie trzepaczki i włóżcie je do dziurek. Gdy to zrobicie, włóżcie je z powrotem do miksera. W ten oto sposób unikniecie rozpryskiwania. Sprytne, prawda? O Boże, udało ci się! Wyglądają przepysznie! Może od teraz to ty będziesz pichciła? Smakują równie wspaniale! Raz, dwa, trzy! Kręcimy! O, pączki! Nie wiem tylko, czy jakieś mamy. Może użyjemy tych płatków? Są jak mini pączki. Czemu nie? Najpierw wysypcie trochę płatków na talerz. Już robię się głodna. Fajne mam oczy? Wiem, jak sprawić, żeby jeszcze bardziej przypominały pączki. Ciekawe, czy urosną, jeśli włożę je do mikrofalówki. Widzisz coś? Nie wierzę. No i? Co za wielkie potwory! I pachną tak owocowo. Popatrz na nie. Teraz mamy do zrobienia już tylko jedno. Co? Gdzie je zabierasz? Patrz na to. Filmujesz, prawda? Trzy, dwa, jeden, sprawdzamy. Widziałaś kiedyś takie wielkie pączki? Jedziemy dalej? O tak! Wskakuj do środka. Nie mogę w to uwierzyć. Witaj, panie pączku. To chyba jakiś światowy rekord. O! Trzymaj się, Tina. Może włożysz go tutaj? Zrobione. Wlejmy mleko. Na pewno nigdy nie jadłaś takiego śniadania. Pyszne mleczko. Kto próbuje pierwszy? Nigdy wcześniej nie musiałam kroić płatków. Dzięki. Weźmy pierwszego gryza razem. Co tu się dzieje? Wciąż są tak samo malutkie. To chyba największa ściema na TikToku. Co? Nie tak to sobie wyobrażałam. Na pewno nie zrobię z tego filmiku. Gotowa na kolejne kręcenie? Arbuz! Super! Momencik, dobra? Gdzie ona idzie? Halo, wracasz? Chyba po prostu tu sobie poczekam. Ach, to trwa całą wieczność. Żadnych przekąsek. Powinnam przefarbować się na blond. Uroczo. No dalej, Tina. Czy to kakao? Już widziałam, już widziałam. Ale ręce są długie. Wróciłam z tym, czego potrzebujemy. Ja go pokroję. O, tutaj. Co? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wiesz, jak to się robi? Oto instrukcja. Przetnij normalnie arbuza na pół. Wygląda dobrze, prawda? Za pomocą łyżki wydobądź miąższ i włóż go do osobnej miski. Pod koniec arbuz powinien wyglądać tak. Odłóż na bok skórkę i weź kolejnego arbuza. Odetnij skórkę w ten sposób i obierz tak cały owoc. Nie zapomnij o ogonku. Zostało jeszcze trochę. Pozbądźcie się również białej części. Zaczyna wyglądać jak piłka. Wielka, czerwona, soczysta piłka. Pamiętacie pierwszą skórkę? Włóżcie do niej drugiego arbuza.
Już rozumiem. To wszystko wyjaśnia. Pokażmy tę sztuczkę światu. Nie ma to jak magia TikToka. Wyglądasz super, Naomi. Też macie ochotę wypróbować te TikTokowe triki? Wcale nas to nie dziwi. Już nie możemy się doczekać, by założyć koszulki farbowane Skittlesami. Koniecznie podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i obudźcie w nich kreatywność. Nie zapomnijcie też o subskrybowaniu naszego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnych fajnych filmików. Nareszcie koniec lekcji. Wynośmy się stąd. Hej, Sunny, czekaj. Chcę ci coś pokazać. Spróbuj zgarnąć ten banknot, ale tak, żeby nie przewrócić butelki. Jeśli ci się uda, pieniądze są twoje. Umowa stoi. A, jakby się do tego zabrać? Może mocno szarpnę. To był twój wielki plan? Tylko tak na próbę. Potrafię to zrobić. Pokażę ci. To bardzo proste. Patrz uważnie. Co to za magia? Cóż, kasa jest moja. Myślisz, że tylko ty znasz sztuczki? Teraz moja kolej. Co to ma być? Spróbuj wyciągnąć płytkę przez ten otwór. Pf, nic prostszego. Tak, żeby nie rozerwać papieru. To nie da rady. Nie ma takiej możliwości. Poddajesz się? To zwyczajnie niemożliwe. Według ciebie uniosę ten róg. Co? Jak to? Wystarczyło troszkę pomyśleć. Okej, muszę lecieć, pa! Poczekaj, musisz to zobaczyć. Te farby są takie ładne i kolorowe, że z chęcią bym je zjadł. Alex, nie rób tego! Wyluzuj, wiem co robię. Życz mi szczęścia. Odbiło ci? Żółty jest pyszny. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Wszystko w porządku, nie panikuj. To tylko żart. To nie są prawdziwe farby. Pokażę ci. Wrzucasz cukierki do tacki na lód. Wypełniasz po brzegi wodą. Teraz po kolei mieszasz. Na przykład pędzelkiem. Kolorowa polewa rozpuszcza się w wodzie. Teraz wystarczy zamrozić. Spróbuj. Smaczne, mówię ci. Masz rację. Co tu się dzieje? Czy oni jedzą farby? Ostrzegałem was przed tym! Chce pan spróbować? Czas na trening! Nie ma to jak porządnie się rozciągnąć, ale najpierw przekąska. Muszę dbać o odpowiedni poziom energii. Uwielbiam pianki cukrowe. Nie tak szybko! Niżej! Niżej! Nie mogę! Podłoga przeszkadza! Nienawidzę tego! Jak boli, to znaczy, że działa. No dalej, nie przestawaj. Hej, co ty tam masz w gębie? Oddawaj. Jeść mi się chce. Nie jest tak źle. Mógłbym się do tego przyzwyczaić. Dobra robota. Jestem pod wrażeniem. Łyknę sobie szybko, póki nie patrzy. Bąbelki łaskoczą mnie w język. Jaki bezczelny. Daj mi to. Tak było blisko. Alex? Gdzie on jest? Co do? Hej, to nie tak jak myślisz. Żartujesz sobie ze mnie? Po prostu lubię słodycze. Wiesz, co robić? To niesprawiedliwe. To twoje ostatnie ostrzeżenie. W porządku, miejmy to już za sobą. Chipsy też. Jesteś bardzo niemiła, wiesz? Jestem zawsze przygotowany. W szafce trzymam kilka rzeczy na czarną godzinę. Jak to? Jestem pewien, że... Sam je tu wkładałem. Ach, jest. Słodkie paski, moje ulubione. Czy przypadkiem nie ma jej w pobliżu? Lepiej je schowam. Może tu? Nie. Po prostu włożę je do kieszeni. O kurde, te spodenki nie mają kieszeni. Nie poddam się. 10? 11? Niezła forma, Alex. Dobrze sobie radzisz. I nie widzę żadnych słodyczy. Mam nadzieję, że niczego nie ukrywasz. To byłoby nierozsądne. Nie wiem, o czym mówisz.
Oczywiście. Po prostu staram się ćwiczyć. Okej, chyba w końcu zmądrzałeś. Ładne spodenki, bardzo stylowe. Naprawdę? Dziękuję. Mam je od niedawna. Uff, to było stresujące. Zasługuję na nagrodę. Na pyszną, słodką nagrodę. Warto było.